mam na imię Natalia. Jeszcze kilka miesięcy temu byłam zwykłą nastolatką z swoimi problemami. A teraz niedawno urodziłam dziecko. Nie ma go tutaj, jest w szpitalu i walczy o życie. Ma fez. Pewnie nie wiecie co to takiego. Ja też nie wiedziałam. Jest wcześniakiem. Teraz już wiem. Chorowy zespół alkoholowy. Jak to się mogło stać? Chcecie wiedzieć, to obejrzyjcie ostatnie miesiące mojego życia. Hej, właśnie zbywamy ze szkoły. My w zerowej uczennicy mamy dość szkoły, mamy dość wszystkiego. To co robimy? Nie wiem, może pójdziemy po browara. No co ty? No chodź! Przecież nic nam nie zrobią. No, a ja nie mam 18. Kiedy ty? Może nam ktoś kupi. I tak to się zaczęło. Po tym pierwszym piwie było super. Nie słyszałam nawet rodziców, którzy jak zwykle się kłócili. O, tak jak teraz. Ja już mam tego dosyć! Dosyć mam ciebie i tych ciągłych twoich problemów! Wiecznie nie mamy pieniędzy i jesteś ciągle wywalany z pracy! Jak jestem wywalany z pracy? No znowu cię wylali ostatnio, mówiła mi Stasiakowa. Stasiakowa? No Stasiakowa mi powiedziała, że znowu cię wychrzanili. Nie! Jak my mieli wychrzanić? Za pijaństwo! Ja piję? No ty pijesz! Gdzie ja piję? Tak, a poza tym ukradłeś tam znowu coś! Co ukradłeś? Ja mam dosyć tego wszystkiego już! Kilka dni później spotkałam Kubę. Hejka. Z Kubą było świetnie. Imprezy, wieczna zabawa i dużo alkoholu. Pewnego ranka obudziłam się w fatalnym stanie. Po kilku dniach odkryłam, że jestem w ciąży. To był szok. Zaraz poszłam do Kuby, ale nie takiej reakcji od niego się spodziewałam. No co? No bo jestem w ciąży. Co? Nie! Bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Ty mnie lepiej nie wkurzaj. No to jest prawda, jest no, nie przesadzaj. No ale ci no może to jest jeszcze moje dziecko? Nie, o nie. No to jest to nie jest moje dziecko. No to ciekawe. No ale ani mi się śni. No to kogo to jest? No nie. Pamiętaj, ja się nie puszczałam. Gdzie się plątałaś? Nie puszczałam się na prawo i lewo, to jest twoje dziecko. Jak jest moje dziecko? Twoje. No, chyba ci się śni. No nie śni się, to jest prawda. No. No. Nie zmożesz iść, spadaj. Dobra, pa. Zostałam z tym wszystkim sama. Czasami wypiłam jakieś piwo, ale nie dużo. Nie wiedziałam, że tak to się skończy.